Wiadomością dnia przed dzisiejszym meczem z Tomilu Olsztyn z Pogonią Szczecin było to, czy trener Mieczysław Broniszewski prowadzi drużynę z Tomilu po raz ostatni. Czy to pana ostatni mecz na ławce trenerskiej z Tomilu? Być może. Być może. Ten komentarz jest wystarczający. Dlaczego? Jakie są powody pana odejścia? No, są różne, ale jeszcze nie odszedłem. Ale mówi się w Olsztynie dosyć głośno, że już po tym meczu, może no, na następnym meczu... Ale zaczekajmy jeszcze do jutra. Olsztyn huczy od plotek, że to ostatni mecz trenera Broniszewskiego. Z kolei pana obecność dzisiaj na trybunach rodzi pewne już domysły. Co pan może powiedzieć na ten temat? Nie, jestem tutaj całkiem przypadkowo. Jestem akurat, spędzam parę dni nad jeziorem i skorzystałem z okazji, że mecz jest w Olsztynie i wpadłem zobaczyć piłkę ligową. I ja o tym nic nie wiem. Trener Mirosław Jabłoński, który przerwał łowienie ryb, pierwszą akcję zobaczył już w trzeciej minucie. Faulowany na linii pola karnego Jacek Hańko i on też wykonuje rzut wolny, ale piłka trafia w mur. Ciąg dalszy tej akcji, wrzutka na pole karne. Jest tam Piotr Orliński i boczna siatka. A to pierwsza groźna sytuacja Pogoni. Strzelał Rafał Piotrowski. To już 43. minuta. Na pole karne wrzuca Jacek Hańko i kapitalny strzał Piotra Orlińskiego. Bramka przecudnej urody, zobaczmy ją jeszcze raz. Bez zastanowienia z pierwszej piłki i Majdan bezradny. Wznowienie gry przez Pogoń to 44. minuta. Dośrodkowanie na pole karne i jest tam Rafał Piotrowski. Główka i gol i zrozpaczony po tej bramce Jarosław Bako. Rafał Piotrowski wyskoczył w tej sytuacji najwyżej i pięknym lobem posłał piłkę do bramki. W Olsztynie do przerwy był remis. W sumie, jeżeli chodzi o pierwszą połowę meczu, to więcej może z gry troszeczkę miał 100 mil, ale taka gra troszeczkę była senna. Mam nadzieję, że w drugiej połowie oba zespoły zaczną grać troszeczkę żywiej. I rzeczywiście było żywiej. To 63. minuta meczu. Piotr Mandrysz, dośrodkowanie. Leszek Pokładecki, wydawało się, że ma znakomitą okazję, ale został zablokowany. To jest 66. minuta meczu. Majdan poza polem karnym i musiał takim faulem ratować się przed utratą bramki. Otrzymuje za to oczywiście żółtą kartkę, a z bólu zwija się Jacek Hańko. Ten sam piłkarz dwie minuty później z rzutu rożnego precyzyjnie dośrodkował na pole karne, a tam na miejscu był Bartosz Jurkowski, który pięknym szczupakiem zdobył prowadzenie dla Stomilu 2-1, a mimo to trener Mieczysław Broniszewski nie był spokojny. Pokerowe zagranie trenera Baniaka, dwie zmiany na boisko weszli Robert Dymkowski i Robert Sikorski. A to już akcja z 86. minuty. Marcin Kaczmarek sfaulował Dariusza Prejsa. Żółta kartka dla Kaczmarka i rzut wolny, znowu Hańko. Dośrodkowanie i Marcin Szulik. Precyzyjna główka Marcina Szulika i 3-1. W tym momencie było już po meczu. A tak cieszył się Marcin Szulik i jego koledzy z drużyny z Tomilu. A my zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Dośrodkowanie Hańko i Marcin Szulik wygrywa walkę powietrzną na polu karnym Pogoni. 3-1, Stomil pokonał Pogoń Szczecin. Myślę, że w ogóle mecz był dzisiaj dobry z obu stron. Nie było żadnej asekuracji w sensie jakiejś defensywnej gry, tylko był ciągły atak z jednej i z drugiej strony. No cieszymy się, że przełamaliśmy taką niemoc w strzelaniu bramek, bo dzisiaj padło 3. Natomiast no, odczarowaliśmy Pogoń, która w tym roku nie dostała żadnej porażki. Cieszymy się, bo się zbliżamy wolnymi krokami do środka tabeli. W ostatnich minutach meczu często spoglądał pan na zegarek. Czy to było tylko liczenie czasu do końca meczu, czy też liczenie do końca pana pracy w Stomilu? Znaczy patrzyłem na zegarek, bo mam takie przyzwyczajenie. Natomiast co do tego, to myślę, że zarząd zadecyduje. Postawiłem pewne warunki, które muszą być spełnione do 13 września. Jeżeli będą, to być może zostanę. Myślę, że trener zasłużył na to, żeby jeszcze tu zostać i żeby z nami popracować i szkolić nas przede wszystkim.